Czy to dobrze, że ruchy miejskie idą na wybory na jednej liście z partiami politycznymi? Pytam Sławomira Januszewskiego, lidera Bryzy i kandydata na radnego do Rady Miasta Gdyni w nadchodzących wyborach samorządowych. No, czy to dobrze, czy dobrze na tym wyjdziemy, to się okaże. Natomiast czy dobrze, że w ogóle idą to... Tak, jak najbardziej, że dobrze, że idą. Czy dobrze, że idą z partią, czy z partiami w jednym bloku jako koalicja? Znaczy, ja uważam, że tak, dlatego że to pokazuje, że jest możliwe porozumienie. Pomimo różnic światopoglądowych, pomimo tego, że teoretycznie partie polityczne uchodzą za takie organizacje, które mają jakieś swoje interesy, nazwijmy to. A udało się wypracować kompromis. Udało się znaleźć te główne elementy, które jednych i drugich bolą. No i jest koalicja. Prawdę powiedziawszy, nasze społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na to, żeby powierzyć wyłącznie ruchom miejskim, czy przedstawicielom ruchów miejskich, zarządzanie miastem. No bo mówmy się jednak, Rada Miasta to jest organ, który zarządza miastem. Albo inaczej, stanowi prawo w mieście. I nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy znaleźć taką formułę, żeby chociażby, no nie zagwarantować, tak, ale zapewnić sobie większe szanse na większą reprezentację w Radzie Miasta. Stąd uważam, że to był dobry ruch. No tak, ale patrząc na listy, nie jesteście jedynym ruchem miejskim, który startuje w wyborach. Z tego co wiem, to Gdyński Dialog, w cudzysłowie, jest tylko obywatelsko-ruchomiejski. No tak, startują osobno. Dlaczego startują osobno, to proszę ich zapytać. Cztery organizacje były w stanie znaleźć wspólny język, znaleźć wspólne elementy programowe i no cóż, no trochę szkoda, że nie poszliśmy wszyscy razem, no ale to jest ich wybór. No. Mówiłeś, że jednym z powodów pójścia razem z szeroką koalicją tak zwanego 15 października, bo jest też koalicja chyba, no nie wiem jak ją nazwać, ale jest ugrupowanie PiS i Społecznicy, czyli tam też są chyba przedstawiciele... Konkretnie Prawica i Społecznicy, tak się nazywa. A, dobrze. Ale w skrócie też PiS. Tak, no ale też partia polityczna, tak. Która zaprosiła, czy nie wiem jaka była tam kolejność, idą razem tak. Ze społecznikami, przedstawicielami, nie wiem czy ruchów miejskich, no właśnie, bo ruch miejski to coś więcej niż społecznik. No, powiedzmy, że to jest taka zorganizowana forma społeczników. I fajne jest to na przykład, że pośród tych ruchów miejskich też jest różnorodność. Niektórzy to poczytują jako wadę, inni jako zaletę. Niektóre ruchy miejskie się kojarzą wyłącznie z pewnymi tematami, typu powiedzmy słynne już rowery, tak? Co nie jest prawdą, ale już... No, legenda miejska. Powiedziałeś, że może być łatwiej, lepiej, skuteczniej, tak. Startując z partiami, tym bardziej tak dużą partią jak koalicja partii, koalicja 15 października, bo oni mają co? Mają infrastrukturę, mają doświadczenie, mają też środki finansowe, ale czy to naprawdę jest tak, że potrzebujecie tego wsparcia merytorycznego? Czy w ruchach miejskich są specjaliści, którym warto powierzyć władanie miastem z morza i marzeń? No zdecydowanie tak, dlatego że proszę zobaczyć, że wiele działań, które my podejmujemy, to są takie działania, nazwijmy to pionierskie, bo my wyciągamy niektóre rzeczy, o których nawet sami radni nie wiedzą. No to jest właśnie ta kwintesencja działalności ruchów miejskich. Ja sam, przyznam szczerze, byłem zaskoczony tym na początku, że
radni nie wiedzą o wielu rzeczach, które się dzieją w mieście. No teraz już jakby pogodziłem się z tym. Mam, wydaje mi się, dosyć dużą wiedzę na temat tego, jak miasto powinno funkcjonować. Stąd no, zadaję sobie dużo trudu, żeby czytać dokumenty i myślę, że takich osób w ruchach miejskich jest sporo. I uważam, że jesteśmy tak samo dobrze, jak nie czasami lepiej nawet przygotowani niż przedstawiciele partii politycznych, którzy znajdują się na listach tylko dlatego, że są członkami partii politycznych. No właśnie, przekonaj wyborców, nas, że warto powierzyć odpowiedzialność za miasto ruchom miejskim. Dlaczego mamy głosować na społeczników, którzy do tej pory, no Bryza tutaj jest absolutnie liderem, patrzyła władzy na ręce. Ale jak staniecie po drugiej stronie, to czy będziecie potrafili budować, nie tylko krytykować? No wydaje mi się, że taka przykładów jest cała masa. No, pierwszy z brzegu to właśnie Bryza na przełomie 2019-2020 roku jako pierwsza opublikowała dosyć dokładne wyliczenie, z którego wynikało, że władze miasta zawyżają opłaty za śmieci. I ciągnęliśmy ten temat przez dłuższy czas. Oczywiście władze nas szydziły z nas i były słynne wypowiedzi o tym, że nasz poziom wiedzy jest zerowy. Z takich wypowiedzi słynie jeden z wiceprezydentów. Ale właśnie kłopot polega na tym w działalności społeczników, że my często musimy bardzo długo poczekać na to, żeby móc wykazać, że mieliśmy rację. I tak było właśnie w tym przypadku. I myśmy musieli poczekać półtora roku, żeby opublikowane zostało wykonanie budżetu za lata poprzednie, żeby z tych danych można było wyciągnąć to, co myśmy przewidywali. I w ten sposób mogliśmy wykazać, że dobrze to policzyliśmy. Od tego momentu jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić lepiej niż nie jeden polityk. I wielokrotnie to wykazywaliśmy. To dotyczyło, nie wiem, słynnej już pożyczki, która została ukryta przed mieszkańcami, przed radnymi. Poza tym też my zwracamy uwagę na takie rzeczy, na które nie zwracają uwagi radni. Bo radni są wielokrotnie wprowadzani w błąd i my zadajemy sobie ten trud, żeby przeglądać dokumenty wstecz i analizować, co z czego wynika, co z czego się wzięło. I tam są takie perełki, że naprawdę